Jesteśmy przyzwyczajeni do ustroju demokratycznego, taki powszechnie panuje w Europie, choć mamy jeszcze parę monarchii. Jest Wielka Brytania, oczywiście tam rola królowej czy króla jest taka dość symboliczna, ale są jeszcze monarchie, jest również w Danii, w innych krajach. Takie można powiedzieć pozostałości, relikty przeszłości, bo już większość Europa rządzimy się prawami demokratycznymi, są parlamenty, które ustanawiają prawa, czyli nie mamy tej rzeczywistości, jak to było dawniej, w starożytności czy w średniowieczu, gdzie był król, który miał pełnię władzy nad gospodarczą rzeczywistością, ale również tą cywilną. Również król mógł wydawać wyroki śmierci i mógł uniewinniać. Dzisiaj wspominamy Najświętszą Maryję Pannę Królowę Polski. W brewiarzu, w tej modlitwie, która jest takim zaproszeniem, aby była modlitwą Kościoła, dzisiaj w Kościele czytamy w godzinie czytań te śluby króla Jana Kazimierza, który złożył Maryi, obierając Maryję na królową. No i właśnie my jako Polacy szczycimy się tym, że mamy naszą królową i że tą królową naszego kraju jest Maryja. Ja pamiętam jeszcze jako dziecko, czyli jakieś 40 lat temu, ten czas, kiedy była peregrynacja obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej po parafiach Polski. Myślę, że pamiętamy z historii, jak ten obraz peregrynował w okresie komunizmu, kiedy też kuriozum, obraz został aresztowany i wsadzony do więzienia, prawda? To było niesamowite, że komuniści, widząc tę siłę, którą miała peregrynacja obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, chcieli jakoś się temu przeciwstawić i zamknęli obraz do więzienia. No to już w ogóle, no ale takie są fakty, taka jest historia naszego kraju. I pamiętamy, myślę, ten moment, kiedy po parafiach wtedy peregrynowały puste ramy. Kiedy przychodziło w ramach peregrynacji, ponieważ nie było obrazu, został aresztowany, to peregrynowały puste ramy. I tak tutaj gromadziliście się, mówię o przeszłości, w świątyni. Potem ja właśnie pamiętam ten czas jeszcze peregrynacji tego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Ja jestem z Gdańska. I dlaczego pamiętam ten moment? Bo pamiętam, jak cała nasza parafia wyszła, to taka duża miejska parafia, wtedy nie było pozwolenia na kościoły, więc jeden kościół gromadził tłumy ludzi. I wyszliśmy wszyscy, to było wieczorem, aby przywitać obraz Matki Bożej, który miał przyjść do naszej parafii. I dlaczego pamiętam? Bo ja byłem wtedy małym chłopcem. I to, co mnie zdumiało, widziałem mężczyzn, rosłe chłopy, stoczniowcy, stojących, którzy płakali. I dla mnie to było zdumiewające. Znaczy, ja, broń Boże, nie chcę nikogo urazić, ale widok płaczącej kobiety, jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Dlaczego? Bo Pan Bóg obdarował kobietę bardziej wrażliwą naturą. Ma więcej wrażliwości tej miłości. Myślę, że Pan Bóg to tak pomyślał ze względu na wychowanie dzieci i też tą czułość, którą daje kobiecie. Tymczasem widok płaczących mężczyzn, no, dla mnie jako dziecka wtedy nie był rzeczywistością normalną, prawda? I patrzyłem, że stoją dorosłe chłopy wyprostowane, prawda, i śpiewają z dawna Polski tyś królową i płaczą. Ja byłem zdumiony. Widziałem wtedy jako dziecko, że wydarza się coś tajemniczego, coś innego. Pamiętam ten moment właśnie też peregrynacji. Byłem w parafii, która się wtedy budowała. Nie mieliśmy jeszcze wtedy kościoła, była tylko malutka kaplica, więc to wszystko działo się jeszcze pod gołym niebem, te uroczystości. Tak było parędziesiąt lat temu. Myślę, że jak wspominamy naszą historię, to też w dziełach sztuki ukazuje się, jak to rodziny na wsiach gromadzą się w maju na majówki przy krzyżu, aby śpiewać, jak ludzie gromadzą się, aby śpiewać godzinki, prawda, które też są takie specyficznie polskie. Więc Pan Bóg podarował naszemu narodowi, nie wiemy dlaczego, ale to, bo to widzimy w tym jakoś zrządzenie Bożej opatrzności, szczególną miłość
do Matki Bożej. I myślę, że jest to jakoś powiązane, że jest to tajemnica, że ta miłość do Matki Bożej, która ostatecznie też przeradza się na miłość do Kościoła, uchroniła nasz kraj przed tą falą protestantyzmu. W średniowieczu, jak pamiętamy z historii, następuje rozłam w Kościele, rodzą się te odłamy protestanckie. Niemcy, właściwie prawie całe, stają się protestanckie. Północ, Szwecja to samo, również południe, Czechy. Tymczasem dziwnym zrządzeniem Bożej opatrzności właśnie nasz kraj wytrwał przy religii katolickiej. I dzisiaj patrząc właśnie widzimy w tym również jakąś szczególną opiekę i wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny. Jak czytamy Pismo Święte, to widzimy, że tytuł królowej nie jest przypisywany, mówię teraz o Starym Testamencie. Tutaj jest pewna różnica, bo my kiedy myślimy królowa, to tak, ja tak spontanicznie, ale to też tak się uczyłem na historii, prawda? Jest król i jego żona to jest królowa. I myśmy również w naszej historii mieli takie kuriozalne przypadki, kiedy królowa, czyli to żona była piastującą funkcję króla, prawda? Mamy królową Jadwigę też bardzo, która zasłynęła w historii naszego kraju. Więc dla nas słowo królowa to w sposób spontaniczny myślimy, że jest król i jego żona to jest królowa. Pismo Święte w Starym Testamencie patrzy inaczej. Ten tytuł nie jest przypisywany żonie króla. Jeżeli cofniemy się wstecz, 3-4 tysiące lat wcześniej, to doskonale zrozumiemy tę sytuację. Mianowicie wtedy mieliśmy jeszcze do czynienia z wielożeństwem. Król miał wiele kobiet. Prawda? To nie to, co dzisiaj, to co przynosi chrześcijaństwo. To małżeństwo, gdzie jest jedna kobieta i jest jeden mężczyzna. I dlatego tytuł królowej w sposób spontaniczny nie mógł być przypisany jakiejś kobiecie, jednej z, bo ich po prostu było wiele. I dlatego, jeżeli czytamy Pismo Święte w Starym Testamencie i jest mowa o królowej, to on zawsze się odnosi do matki króla. Że królową była matka króla. I właśnie w tym kontekście również znajdujemy naszego Pana Jezusa Chrystusa, który rodzi się jako Zbawiciel. I dlatego tytuł tej królowej przynależy się Maryi. I tak jak myślę, patrzymy na Jezusa, mamy taką uroczystość w ciągu roku, Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. I my przypatrywaliśmy się i przypatrujemy się co roku, jaki to jest Król. Ukrzyżowany, nagi, ubogi. Chciałoby się powiedzieć, że bezbronny. I analogicznie przypatrując się Maryi, też możemy powiedzieć, no inna to królowa. Owszem, my na naszych obrazach też mamy ten obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, myślę, że dla wszystkich nas najbardziej znany, prawda? Ile jest, bo jest paręnaście tych sukienek, które zakłada się Maryi, wszystkie z piękną koroną. No bądźmy szczerzy, no Matka Boża za życia korony nie nosiła, prawda? To nie był ten typ, że chodziła w powłóczystych szatach z koroną, jakby mówiła, ja jestem królową, ona urodziła Mesjasza, jestem królową. Nie. To pokorna służebnica, skromna kobieta, która przeżyła swoje życie z wiarą, pełniąc wolę Boga. Ale do czego zmierza? Królowa Polski została obrana paręset lat temu. Później to święto zostało wprowadzone ponad 100 lat temu, tak jak słyszeliśmy w 1920 roku, Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. A jak jest dzisiaj? Bo obiektywnie Maryja jest królową Polski. Tutaj jest fakt, została obrana za królową, więc taką ją czcimy. A jak jest dzisiaj? No dzisiaj jest tak, że statystyki pokazują, że w naszej parafii co dziesiąty nasz parafianin chodzi do kościoła. Czyli tylko 1/10 naszej parafii chce się przyznawać w sposób jawny do wiary. Bądźmy szczerzy, też ta średnia, tą, którą mamy w Kościele, nie jest najniższa. Wiecie, że to jest zdumiewające, ale Polska obecnie zajmuje pierwsze miejsce, jeżeli chodzi o odchodzenie dzieci i młodzieży z Kościoła. Czyli jesteśmy w Europie krajem, w którym największa liczba dzieci i młodzieży nie chce chodzić do Kościoła. My tutaj mamy chrzty w naszej parafii,
pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca. I chcę wam powiedzieć, bez osądzania, bez potępiania, też bez uogalniania. Ale duża część tych sztów przynoszą ich rodzice, którzy nie mają zawartego związku sakramentalnego i nie mają żadnych przeszkód. To nie chodzi o to, że są przeszkody. Nie, po prostu oni nie chcą zawrzeć sakramentalnego małżeństwa. Dlaczego? Po prostu nie wierzą. I można by się spytać, co się stało z tą wiarą naszego narodu sprzed 40, 50 lat, gdzie to stali mężczyźni i ze łzami w oczach śpiewali z dawnaś Polski tyś królową Maryją. Gdzieś pogubiliśmy się i ja nie chcę tutaj siać takiego ducha pesymizmu czy właśnie jakiegoś przygnębienia, ale patrzeć też na fakty, jakie są. Że dzisiaj, jeżeli chcielibyśmy mówić, czy Polska jest krajem katolickim, to można by się zapytać, a na jakiej podstawie chcemy to powiedzieć? Na podstawie tych marszów przeciwko życiu, za aborcją, które przetaczają się przez nasz kraj? W naszym mieście ktoś wykupuje tablicę, czyli płaci za to pieniądze i mówi, precz z religią ze szkoły. To nie są obcokrajowcy, to są nasi rodacy, którzy po prostu tak myślą, którzy nie zgadzają się, uważają, że religia też nie ma prawa mieć miejsca w szkole. Wszystkie kraje europejskie nie mają z tym problemu, a w Polsce jakoś ten problem jest. Do czego zmierzam? Jest pewne napięcie. Myślę, że już możemy sobie podarować to, że jesteśmy krajem katolickim. Znaczy, statystycznie jesteśmy, owszem, jest tu też większość z nas ochrzczona, prawda? Ale chcielibyśmy zobaczyć na fakty. Do czego zmierzam? Słyszeliśmy to pierwsze czytanie. Jest walka smoka z dziecięciem. Smok, który symbolizuje szatana, potęgę zła, wszelkich złych mocy. I jest dziecię, które się rodzi. Jezus Chrystus. I moi drodzy, to jest metodologia, do której zaprasza nas Pan Bóg. Ze smokiem walczy się dziecięciem. To jest dynamika Ewangelii. My wobec tych zmian, które mają miejsce również w Polsce, wobec tej nowej mentalności, która przychodzi, możemy popaść w wielką pułapkę, że kiedy będziemy bici i prześladowani, a to już powoli się zaczyna, to możemy mieć pokusę chwycenia za przysłowiowy kij bejsbolowy, żeby zacząć dowodzić swoich praw. Żeby też przemocą zorganizować jakiś marsz, pobić tych złych i pokazać, że jeszcze jesteśmy siłą, że nam się coś należy i walczyć o nasze prawa aż do krwi. Krwi tego drugiego. To nie jest Ewangelia. Jeżeli się okaże, że będziemy prześladowani, jeżeli się okaże, że również w Polsce przyjdą ciężkie czasy dla Kościoła, ze względu na to, na Jezusa Chrystusa, bo może tak być, bo jest walka smoka z dziecięciem, to jesteśmy zaproszeni, aby przyjmować postawy Jezusa Chrystusa. Żeby modlić się za naszych prześladowców. Żeby chcieć oddawać życie za tych, którzy będą nas prześladowali, modląc się o ich zbawienie. My mamy pewną misję i tą misją jest miłość. Jeżeli dzisiaj chcemy, żeby Jezus był królem Polski, daj Boże. Chcemy, żeby Maryja była naszą królową, daj Boże. To jesteśmy zaproszeni, żeby zachowywać się jak uczniowie tego królestwa. Jezus z krzyża, jak to przed chwilą słyszeliśmy, daje Maryi swojego ucznia, mówiąc, oto syn twój. Tego ucznia Jezus najpierw formował przez 3 lata, pokazując, na czym polega królestwo. Uzdrawianie chorych, głoszenie dobrej nowiny, mycie nóg, bycie tym ostatnim. Życzę wam i sobie, abyśmy chcieli być podwładnymi Maryi, w znaczeniu, że jeżeli ona jest naszą królową, żebyśmy chcieli być w tym królestwie. A to królestwo właśnie nie rządzi się prawami siły, przemocy czy większości. Zobaczcie, Jezus, kiedy przyszedł na świat, kiedy założył Kościół, to też nie była większość. To była mała garstka.
żebyśmy się nie zrażali tym, jeżeli się okaże, że nas została mała garstka. Bo możemy mieć taką pokusę z przeszłości, prawda, kiedy były tłumy. Wiecie, to nie mówimy o takiej historii. Ja tutaj byłem 22 lata temu po raz pierwszy na placówce. Do tej parafii chodziło 3 razy więcej ludzi statystycznie, bo robimy, prawda, takie liczenie. W ciągu 20 lat jest nas 3 razy mniej. No to jeżeli będzie szło w tym kierunku, nie wiemy, w jakim będzie szło, bo to Bóg jest Panem historii. Ale jeżeli się okaże nawet, że nas zostanie taka mała garstka, żeby się nie gorszyć, nie być przerażonym, a pokładać ufność w Panu i chcieć przyjmować te postawy, które pokazuje nam Jezus. A Maryja, Jego uczennica, jest też tą przewodniczką. Nie uczy nas niczego innego. Mówi, zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie Syn. I niech tak się stanie. Amen.